Czy masz świadomość? Na złodziejską reprywatyzację jest społeczne przyzwolenie. Dlatego media nie chcą tego pisać ani mówić, a policja i politycy odwracają oczy. Na tym podłożu wyrasta przestępczy układ sędziów, prawników, prokuratorów, urzędników, elit państwa. Dzień dobry Państwu. Rafał Górski z tej strony. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Ewa Andruszkiewicz, emerytowana dziennikarka, działaczka Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów imienia Jolanty Brzeskiej, autorka bloga aferareprywatyzacyjna.pl. W wyniku reprywatyzacji w 2010 roku eksmitowana na bruk z mieszkania na Mokotowie. Dzień dobry pani Ewo. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przeczytałem na wstępie fragment z filmu Lokatorka, który miał premierę w grudniu. Pani Ewo, o czym jest ten film i dlaczego pani zdaniem warto go obejrzeć? Film jest fabularny, nie dokumentalny. Natomiast ja chylę czoło przed twórcami tego filmu, którzy w sposób niezwykle rzetelny i realny przedstawili cały problem reprywatyzacji. Rzeczywiście mamy do czynienia z układem, który chyba nigdy nie zostanie rozpracowany do końca, w wyniku którego dach nad głową straciło około 60 tysięcy ludzi, a ja już słyszałam nawet takie szacunki, że to było około 100 tysięcy ludzi. Czyli to jest tak to jest liczba, która na przykład mieszkańców Słupska, cały Słupsk byłby eksmitowany nagle. I to są takie działania, które przystają okupantowi, natomiast myśmy zostali napadnięci przez naszych rodaków i wykonieni z mieszkań. Film jest, jak mówiłam, już bardzo realistyczny, ale podejrzewam, że większość ludzi, którzy będą go oglądali, odbiorą go jako science fiction. To nie było żadne science fiction. A tak rzeczywiście to wyglądało. Mało tego, postacie, które występują w tym filmie, mają swoje odpowiedniki w świecie realnym. Myśmy mieli zorganizowany przez producenta taki pokaz przedpremierowy, na który zostali zaproszeni przyjaciele Joli. I poza tym, że czasami łza się kręciła wokół, a nawet Magda Brzeska, córka Joli, popłakała się, to mieliśmy mnóstwo zabawy w rozpoznawaniu, kto jest kto w tym filmie. Myślę, że taki szeregowy widz, który słyszał, że jakaś reprywatyzacja w Polsce była, nie będzie w stanie docenić pracy twórców filmu, ale my wiemy, kto jest kto, wiemy, jak się w rzeczywistości nazywają i prawie wszystkich żeśmy rozpoznali. Dla mnie było zagadką ogromną, kim jest taki prymityw, który w tym filmie występuje. Zawsze jest obok Marka M. Jeździ takim jeepem i jest ta scena, gdzie nieprzytomna Jola jest w bagażniku z tyłu takiego jeepa, którym ją wywożą do Lasu Kabackiego. Ja nie wiedziałam, kto to jest, bo mi do nikogo nie pasował. I tu jest właśnie ten mój wielki pokłon, bo zapytałam w końcu reżysera, kto to jest, bo ja go nie kojarzę. Okazało się, że to jest pan Łapa. Łapa to był bandyta, który działał w Krakowie i tak
wyszłam z tego kina i myślę sobie, no niemożliwe, co Łapa robił przy Brzeskiej, prawda? I zaczęłam szukać w swoich materiałach, które gromadzę od 14 lat. No i rzeczywiście powiązania między Markiem M. a Łapą, który prawdopodobnie nie żyje, bo za nim są listy gończe od paru lat już i nigdzie nie można namierzyć ani jego żony, więc prawdopodobnie oboje nie żyją. Jakieś tam mafijne porachunki. I faktycznie działał razem z Markiem M., o czym, co mnie do głowy nie przyszło. Dla mnie to jest pewien sygnał, że być może tutaj mamy do czynienia z, nie wiem, powiedział mi jeden z twórców tego filmu, że to jest intuicja tylko, że za tym fakty żadne nie stoją. Boję się, że stoją właśnie. A Pani Ewo, jeszcze wracając do początku, bo być może, nie wiem, czy to jest możliwe, ale załóżmy na chwilę, że jest to możliwe, że słuchają nas osoby, które nie wiedzą, kto to jest Jolanta Brzeska. Czy Pani może przypomnieć tą historię krótko? Ja Jolę poznałam w styczniu 2008 roku, ponieważ do mnie zadzwonił człowiek, Hubert M., przedstawiając się jako pełnomocnik rzekomych właścicieli. Ja wtedy w Google'ach zaczęłam szukać, kto to jest, i natrafiłam na opowieść o tym, jak ten pan Hubert M. włamywał się przy pomocy diaksy do mieszkania państwa Brzeskich. A więc natychmiast pobiegłam na ulicę Nabielaka, bo ulica była podana i numer. No i w ten sposób, to znaczy od razu nie zostałam jej w domu, ale znalazłam jej numer telefonu w książce telefonicznej, bo jeszcze wtedy były książki telefoniczne. I bardzo szybko żeśmy się spotkały. Także i od tamtej pory właściwie uczyłam się od niej przez do roku 2011, jak walczyć z mafią. Ona była naszą instruktorką. Była kobietą, która właśnie po tej napaści na nich przez grupę bardzo groźnie wyglądających mężczyzn, ona razem ze swoim mężem zaczęli szukać sposobu, jak się bronić i założyli Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów. Znaleźli grupę młodych ludzi, którzy wcześniej mieli taką akcję pod hasłem Mieszkanie to nie towar. I stwierdzili wspólnie, że no dążą do tego samego, żeby człowiek, który mieszka w mieszkaniu, nie był traktowany jak przedmiot, tylko żeby był podmiotem. I żeby mieszkanie nie było przedmiotem handlu, tylko żeby służyło ludziom do mieszkania, jak sama nazwa wskazuje. I oni oboje z mężem, plus Piotr Ciszewski, jeszcze grupa młodych ludzi, założyli stowarzyszenie, które miało na celu samoobronę przed czyścicielami kamienic. Jola, jak w filmie jest przedstawiona, bardzo realistycznie, kiedy mówiłam o tym, że Magda Brzeska podczas tego seansu przedpremierowego popłakała się, to był taki moment, w filmie jest pokazana rozmowa Joli w wydziale lokalowym, która rzeczywiście tak przebiegała. Mało tego, te rozmowy przebiegają tak do dnia dzisiejszego, mimo że reprywatyzacji teoretycznie już nie ma. I tam był taki, ona poprawiała kolory w zdenerwowaniu. I ten gest, jak Magda nam później mówiła, że się poryczała w tym momencie, ponieważ to był bardzo charakterystyczny gest jej mamy. Ona, tylko ona tak poprawiała okulary, jak aktorka w tym filmie poprawiała. Zresztą to są rzeczywiście słowa Joli Brzeskiej. Tam jest też taka scena, kiedy Jola przemawia, bardzo oskarżycielska scena, kiedy Jola przemawia na Radzie Warszawy.
Otóż takiego zdarzenia nigdy nie było, bo nigdy jej nie dopuszczono do głosu. Natomiast gdyby przemawiała, to dokładnie tymi słowami i dokładnie takim głosem i z taką intonacją. To był jej głos, to był jej tembr głosu w tym filmie. No, zresztą postać drugoplanowa wprawdzie, ale w zasadzie główna bohaterka tego filmu, tytułowa bohaterka, otrzymała nagrodę za tę rolę i bardzo słusznie, bo rzeczywiście zrobiła to genialnie. Natomiast Jola w rzeczywistości wybrano z Joli tylko ten fragment, który był potrzebny do filmu, do zbudowania tej postaci, a tak naprawdę Jola była osobą bardzo inteligentną, bardzo wesołą. Próbowała uciekać od tej strasznej rzeczywistości. W dowcip, w literaturę bardzo dużo czytała. W sztuki piękne była uczestniczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku i z takim kierunkiem historia sztuki. No była bardzo taką ciekawą życia, ciekawą świata, ciekawą ludzi, osobą, no i niesamowicie empatyczna. Bo do niej ona zawsze mówiła: mój telefon jest czynny 24 godziny na dobę. Jak nie możecie spać, macie jakieś złe myśli, to dzwońcie do mnie, zawsze jestem aktywna. I taka była, i zawsze była natychmiast reagująca na ludzką krzywdę. Także tu została pokazana tylko jedna jej strona. Prawdziwa, jak najbardziej prawdziwa, bo ona była osobą bardzo zasadniczą, bardzo prawą i wymagała od innych, żeby też byli w zgodzie z prawem. A pojawiają się takie słowa w tym filmie: wszyscy są w tym umoczeni, policja, sędziowie, biznes, służby. Czy to prawda? Ależ oczywiście, że tak. To oni nam w ogóle zgotowali ten los. Ja nie wiem, na ile policja zgotowała nam ten los. Natomiast, że sądy, to tak. Ja zawsze mówiłam, że nie Marek M. z Hubertem M. wyrzucili mnie z mieszkania, tylko wysoki sąd mnie po prostu usunął z mieszkania, traktując tak jak zużyty sprzęt AGD, jak jakąś pralkę, którą można sobie, wtedy można było, bo dzisiaj już nie można, ale wtedy można było wystawić koło kontenera. No i ja zostałam tak samo potraktowana. U Joli nie wykonano tego wyroku, bo on był w tamtym czasie niewykonalny, ale ona zabrała do grobu swój wyrok, właśnie dokładnie taki sam, eksmisja bez prawa do lokalu socjalnego. No, ja powiem szczerze, byłem pod wrażeniem właśnie tego wątku policyjnego, służb policji, która w tym filmie, no to podejście jest porażające. No ale niestety takie było, ale ja powiem więcej. Ja już mówiłam tej pani, która grała tą policjantkę, główną rolę, że ona miała swojego odpowiednika w rzeczywistości, z tym, że ten odpowiednik był rodzaju męskiego. Był to pan, który prowadził śledztwo w komendzie stołecznej policji i który miał bardzo podobne podejście do tego wszystkiego. Co się z nim stało, nie wiem. Straciłam z nim całkowicie kontakt. Telefon odpowiada, nie ma takiego numeru. Dzwoniłam do wydziału, tam mi powiedziano, że już nie pracuje. Także nie wiem, co się z nim stało. Zapewniano mnie zarówno w CBA, jak i w CBŚP, że pracuje. Natomiast zaprzyjaźnieni policjanci nie znaleźli go w bazie policyjnej, więc nie wiem, co się z nim stało, ale miał takie podejście pełne empatii do tych ofiar łobuzów, którzy reprywatyzowali. Także w tym filmie moim zdaniem wszystko, co tam pokazano, jest tak realne, do bólu realne. Naprawdę tak to wyglądało. No właśnie, z tą policjantką wiąże się jeszcze taki kolejny jakiś fragment, na który zwróciłem uwagę. Mówi do niej jeden z kolegów: pani jest młoda, życie przed panią, po co tak to pani? No właśnie, czy to też
spotkała się Pani z takimi argumentami, kiedy Pani czy Pani, ludzie z Państwa grona no, angażują się, czy angażowali się w te sprawy? Po co to Wam? Znaczy, my jesteśmy z tej drugiej strony. My jesteśmy z tej, nie po stronie organów dochodzeniowych, my jesteśmy po tej drugiej stronie i my wiemy, o co my walczymy. My walczymy o życie. To jest tak, reprywatyzacja teoretycznie się skończyła. Teraz wyszło na jaw, że zamordowano 6 osób, właścicieli mieszkań, przez gang, który przejął ich mieszkania. Czy to nie jest to samo, co było w reprywatyzacji? W reprywatyzacji było im może łatwiej, ponieważ no, mieli sądy przede wszystkim za sobą i łatwo im było czyścić te kamienice i natychmiast sprzedawać. Zwróćmy uwagę na to, że właściwie to są nieliczne przypadki, kiedy prawowici spadkobiercy odzyskiwali nieruchomość. A jeżeli nawet odzyskiwali, to w ciągu miesiąca, 3 miesięcy sprzedawali ją deweloperowi, prawda? To wszystko było tak ułożone, ktoś to musiał opracować, taki schemat, prawda? To nie miało nic wspólnego z żadnym naprawianiem krzywd wyrządzonych przez komunistów, bo przecież ci, którzy zostali nawet skrzywdzeni, już dawno nie żyją. Tymczasem zdarzały się decyzje nawet na nieboszczyków. No tak, ale z drugiej strony, no tak, jednocześnie, gdy, bo wczoraj byłem na pokazie tego filmu i wrzuciłem swoją refleksję w media społecznościowe, tak, jeden z panów, jedna z osób na Twitterze wysłała mi, ja nie wiedziałem o tym, wysłała mi taki tekst, który jest zatytułowany Msza za Hannę Gromkiewicz-Waltz. I tutaj czytamy, metropolita warszawski odprawił mszę świętą w intencji dziękczynnej za zakończoną prezydenturę Hanny Gronkiewicz-Waltz w kościele wizytek no, przy krakowskim przedmieściu. I no po prostu metropolita miał w tym interes ogromny. To nie było tak za darmo. Przecież Hanna Gronkiewicz-Waltz wbrew architektom, planistom, urbanistom podpisała zgodę na budowę Nitsch Tower, który ma mieć 177 metrów i mimo sprzeciwów Rady Miasta i tego, ona powiedziała, że nie będzie jej jakiś architekt wydawał decyzji, bo nie on wygrał wybory. Więc myślę, że taka msza dziękczynna za nią to naprawdę nic nie kosztuje w porównaniu z decyzją, którą ona podpisała. No tak, ale z drugiej strony ja, no ręce i powieki mi opadają. To jest 2018 rok, ta msza. Już po tym, jak wszystko, czy tam nie, może nie wszystko, ale fakty o spaleniu pani Jolanty Brzeskiej są znane. Jak nisko musi upaść tutaj, jak nisko muszą upaść tutaj elity, żeby coś takiego w ogóle robić. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A w jakim miejscu jest dzisiaj sprawa no wyjaśniania tego zabójstwa? Moim zdaniem w żadnym. Ja zgłaszałam prawie rok temu, z tym, że to prywatnymi kanałami chciałam załatwić. To, co mnie przyszło do głowy. Po obejrzeniu filmu Lokatorka zaczęłam mieć niemalże 99% pewność, jak to się stało i kto stoi za tym morderstwem. Podzieliłam się swoją wiedzą i swoimi podejrzeniami, no to są tylko podejrzenia,
z CBŚP. Powiedziano mi, że sprawdzą to, co ja mówiłam. I mnie powiadomią, bo prawdopodobnie będą musieli mnie dosłuchać. Miesiąc temu chyba byłam w CBŚP i powiedziałam, jaka jest moja teoria na temat zabójstwa. Więc jest rzeczą absolutnie niemożliwą, żeby Jola dała się uprowadzić tym dwóm typom, które ją prześladowały przez wiele lat, a której prokuratura przez pół roku nawet nie przesłuchała. W ogóle ich nie niepokoili. Morderstwo było 1 marca, natomiast oni byli przesłuchani w listopadzie dopiero i oczywiście nie pamiętali, co robili 1 marca. Przypomnijmy, 1 marca 2011 roku. Tak, została zamordowana Jola. W jaki sposób, nie wiadomo. Nie wiadomo, w jaki sposób dotarła do Lasu Kabackiego. Tego dnia nie miała samochodu, więc sama nie mogła dojechać, bo autobusem by się nie dało. Poza tym ten samochód gdzieś by musiał być. A samochód był tego dnia u jej córki, bo córce się zepsuł samochód i pożyczyła od mamy. Więc ona nas uczyła. Słuchajcie, nigdy nie wpuszczacie ich do domu. Macie do tego pełne prawo, żeby oni nie weszli. Nawet jak przyjedzie policja, policję możecie wpuścić, oni nie wchodzą. Nie mają takiego prawa. I ona nam mówiła jeszcze rzecz następującą. Jeśli zadzwonią domofonem, bo do niej dzwonili, żeby zeszła na dół, bo mają do niej jakąś sprawę, to ona mówiła, spotkajmy się za godzinę na Nowym Świecie, w miejscu, gdzie jest dużo ludzi, w jakiejś kawiarni proponowała. Natomiast broń Boże, żeby nie wychodzić do nich bezpośrednio przed klatkę schodową, tylko umawiać się gdzieś. To są jej nauki, które ja pamiętam do dzisiaj. Więc jak to się stało, że wywieźli ją do Lasu Kabackiego? Ja tego nie rozumiem. No dobrze, a jak to się stało pani zdaniem, że przez 10 lat ta sprawa nie jest wyjaśniona? Nie wiem. Znaczy celowo jest robione wszystko, żeby nie była wyjaśniona. To się w ogóle zaczęło już od dnia, w którym została zamordowana. Następnego dnia w Gazecie Wyborczej ukazał się komunikat prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów, gdzie pan szef prokuratury oświadczył, że w Lesie Kabackim znaleziono ciało młodej kobiety. Jola miała 64 lata w tym momencie, kiedy ją zamordowano, więc jaka młoda kobieta? To nie potrzeba w ogóle żadnego speca od trupów, tylko dziecko rozpozna. Nogi nie były spalone w ogóle, więc nie można rozpoznać, czy to młoda dziewczyna, czy to jest starsza pani. Więc począwszy od tego pierwszego komunikatu, potem przez pół roku upieranie się przy tym, że ona sobie sama to zrobiła. Zginął policjant w nocy, kiedy zostały zabezpieczone próbki DNA z mieszkania Joli. W nocy zginął policjant na posterunku na Malczewskiego. Ja to wiążę absolutnie z tym, że on nie chciał im albo wydać tych próbek tym, którzy byli zainteresowani całą sprawą. Zastrzelił się z własnego pistoletu. Taki był komunikat kolejny. Ale nie mógł się zastrzelić z własnego pistoletu, ponieważ laborant nie ma broni. Działo się to 5 metrów od dyżurnego oficera, który jak idzie zrobić siusiu, to prosi kolegę, żeby go zastąpił przez tę chwilę, prawda? I nikt nic nie słyszał. Co się stało? Dlaczego? Nie wiadomo, próbki zginęły. Nie było tych próbek. Ustalono jej tożsamość, biorąc ślinę do badań ślinę córki. Dlaczego tak robiono? Nie mam pojęcia. Ja podejrzewam, że chodziło o to, żeby w ogóle jej nigdy nie rozpoznać, żeby była pochowana jako NN i żebyśmy jej do dzisiaj szukali.
Ja jak oglądałem ten film, czy właściwie już po wyjściu z kina, no tak sobie odpowiadam, oczywiście mi to tylko intuicja podpowiada, że odpowiedź na to pytanie, dlaczego przez 10 lat nikt tego nie wyjaśnił, no to jest związana z tym, że wszyscy są w tym, faktycznie wszyscy są w tym umoczeni. No i Wszystkie niestety te opcje. osoby, decydenci tak zwani, no przede wszystkim sądy. Tutaj mamy przykład świetny z procesami, jakie ma Marek M. Niecały rok temu była sprawa w Sądzie Najwyższym. Marek M. był wtedy w więzieniu, dostał wyrok 1,5 roku. Za oszustwo sądowe. No w ogóle nie wiem, dlaczego sąd się tak nisko ceni i uważa, że można go kiwać na wszystkie strony. No tutaj wydał wyrok 1,5 roku, a wydał ten wyrok dlatego, że wcześniej był skazany na 1,5 roku w innej zupełnie sprawie, w sprawie bandyckiego napadu. I też w pierwszej instancji dostał bezwzględne więzienie, w drugiej instancji tak długo pan sędzia z panem mecenasem kluczyli, z panem profesorem od prawa, panem mecenasem, tak długo kluczyli, żeby poprzedni wyrok Marka M. się przedawnił i żeby można mu było dać w zawieszeniu. No więc dostał w zawieszeniu i była następna sprawa o oszustwo sądowe. I w pierwszej instancji dostał tylko jakąś grzywnę, a w drugiej instancji dostał 1,5 roku bezwzględnego więzienia. I były złożone dwie kasacje. Jedną składał znowu profesor prawa, twierdząc, że jego klient jest niewinny, a drugą składał minister Ziobro, żądając wyższej kary. Skończyło się to tym, że Sąd Najwyższy wyciągnął Marka M. z więzienia za uszy, twierdząc, że jest zbyt duża rozbieżność między wyrokiem pierwszej instancji a drugiej instancji. Kasacja ministra Ziobro w ogóle nie była brana pod uwagę w tych rozważaniach, tylko właśnie, że była zbyt duża rozbieżność. A rozbieżność była dlatego, że kiedy był skazywany w pierwszej instancji, nie miał jeszcze wyroku. W drugiej instancji był już jako recydywista, więc sąd nie mógł inaczej postąpić, tylko musiał odwiesić tamtą karę, prawda? Natomiast Sąd Najwyższy stwierdził, że to jest zbyt duża różnica i on nie może być w więzieniu, bo no i chodzi dzisiaj po wolności. Kupił sobie nowe BMW, kabrioleta, że nie, no wszystko jest w jak największym porządku. A pani Ewo, wracając do tego, że wszyscy są w to zamieszani, bo w tym filmie ta grupa, ta branża się nie pojawia, natomiast jaka rola mediów była w tym, że przez lata o tym nic nie mówiono? Czy mówiono może? Znaczy mówiono, ale ja myślę, że od czego zaczęła się afera? No od artykułu w Gazecie Wyborczej, prawda? Gdzie pani. Ale to był 2000 który? 16 chyba. 16. Od tego się zaczęła afera reprywatyzacyjna. Ale ja pamiętam Małgosię Zubik jeszcze, jak żyła Jolka i żeśmy z nią obie rozmawiały. Pamiętam w Sądzie Okręgowym w Warszawie była taka sprawa, gdzie nasz kolega wytoczył państwu polskiemu proces. To chodziło o zapytanie do Trybunału Konstytucyjnego i przegrał w dwóch instancjach i pamiętam, żeśmy się kłóciły z Małgosią Zubik, tłumacząc jej, że to wszystko jest niezgodne z prawem, niezgodne z konstytucją. Także ona była już wtedy bardzo zaangażowana. A który to był rok? 2009 albo 10. I ona potem wielokrotnie opisywała nasze historie i mnóstwo dziennikarzy się tym interesowało. Ja sama jako emerytowana dziennikarka wysyłałam swoje teksty o reprywatyzacji wszędzie i wszędzie mi odmawiano. Po prostu nie chciano tych tekstów. I to były decyzje
kierownictwa redakcji, a nie dziennikarzy, bo o mnie na przykład powstało bardzo dużo artykułów, jeszcze zanim wybuchła afera reprywatyzacyjna. Ale to nie miało żadnego dalszego ciągu. No to po prostu zdarzyło się kobicie, prawda? Wywalili ją na bruk. No pewnie coś zawiniła, że tak została potraktowana. Także to dopiero właściwie od momentu, kiedy Iwona Szpala z Małgosią napisały tą książkę. Napisały najpierw artykuł, potem wyszła książka. Dopiero w tym momencie... Przypomnijmy, jaki tytuł książki? O Boże, musiałabym zajrzeć zaraz, bo mam ją tu gdzieś w pobliżu. A nie, pożyczyłam. No dobrze. Czyli było, dziennikarze pisali, natomiast wydawcy i biznes, który za nimi stoi za redakcjami, po prostu rozumie, że nie bardzo był zainteresowany odsłanianiem mechanizmów całego mafijnego procederu. No do dzisiaj zresztą bardzo trudno jest udowodnić, kto tak naprawdę za tym stoi. Weźmy Janka Śpiewaka, prawda, który ma w tej chwili ponad 25 już procesów. Wszystkie procesy przegrywa, a on nic nie robi innego, jak tylko ujawnia prawdę i za to jest bez przerwy skazywany. Teraz ostatnia sprawa z Mary Mącką, gdzie spadkobierczynie poczuły się urażone, mimo że on nawet nie wymienił ich nazwisk. No jak można zniesławić kogoś, nie mówiąc ani słowa, że to chodzi o tego człowieka, a został skazany. Mało tego, tam w uzasadnieniu wyroku było, że nieważne co on powiedział, ale on myślał, sąd mu nawet wpakował myśli jego do wyroku. Ewo, jeszcze wracając do filmu, bo na stronie, na profilu facebookowym Jolanta Brzeska na Facebooku pod koniec grudnia można było przeczytać: uwaga, dziś dostałam informację, że bardzo mało osób zainteresowało się tym tematem, dlatego film Lokatorka został zdjęty z kin. Ja powiem szczerze, miałem duże wyzwanie też, bo przegapiłem ten termin premiery i przez ostatnie 3 tygodnie jakby też w Łodzi nie było takiej możliwości, żeby zobaczyć ten film. Wczoraj była jedyna projekcja, właściwie dwie jednego dnia w jednym kinie. Jakby pani to skomentowała, że no, z jednej strony, no właśnie, że jest taka sytuacja. Mnie się wydaje, że zła była w ogóle dystrybucja tego filmu. Była niby ta kampania promująca. Myśmy też mieli taki pomysł jako środowisko lokatorskie i przyjaciele Joli. Mieliśmy taki pomysł, żeby wykupić cały jeden seans, zaprosić różnych ludzi i żeby zrobić przy okazji coś w rodzaju konferencji, briefingu, żeby ludzie mogli zadawać pytania, a my byśmy odpowiadali, tak jak my w tej chwili rozmawiamy, prawda, co było prawdą, w jaki sposób film ma się do rzeczywistości. No ale nie mieliśmy też okazji. Poza tym, ja słyszałam taką opinię, że on w ogóle był zapowiedziany tylko na miesiąc do kin. No miesiąc to jest bardzo mało na rozpowszechnienie filmu. A w dodatku taki miesiąc, jakim jest grudzień, kiedy ludzie mają na głowie święta, kiedy się przygotowują do Sylwestra, no nie w głowie im chodzenie na bardzo trudne filmy, bo jeszcze może komedia, jeszcze może James Bond, okej, można, ale tu jest film dający wiele do myślenia, jest filmem trudnym po prostu. Trudnym w odbiorze, w tym sensie, że bardzo obciąża psychikę człowieka, nawet tego, który niewiele wie o reprywatyzacji. Po prostu to jest film zmuszający do myślenia i danie mu czasu miesiąc to jest zdecydowanie za mało, a w dodatku taki miesiąc, kiedy ludzie są czym innym zajęci.
Tak, ja myślę, że w Łodzi to nawet nie był miesiąc. Taka moja też refleksja po obejrzeniu tego filmu to to, że furorę robi taki film Nie patrz w górę. Setki postów, tysiące postów w mediach społecznościowych, ludzie się tym podniecają, tą produkcją Netflixa. Natomiast no, kiedy sobie pomyślę o lokatorce, która ma wyzwanie z tym, żeby się przebić do masowej publiczności, to naprawdę no, myślę, że jest to nie wiem, właściwie, żeby nie użyć mocnych słów, ale dla mnie to pokazuje trochę. Mam nadzieję, że pani Trump z intuicją w sensie złej dystrybucji jest dobry. Moja intuicja z kolei podpowiada mi, że to po prostu trochę te pustki, czy tam krótki czas na ekspozycję tego filmu, to jest jednak żenujący stan umysłów i ducha naszego. Niewykluczone, że tutaj został jeszcze jeden taktyczny błąd popełniony. Mianowicie w trakcie kręcenia tego filmu jednocześnie nakręcono 4 odcinki serialu telewizyjnego, który jest jak gdyby rozbudowanym tym filmem. Znaczy jest... Serial telewizyjny pokazuje więcej niż byli w stanie zmieścić w filmie. I być może, że gdyby najpierw poszedł ten serial telewizyjny i ludzie by zobaczyli mniej więcej o co chodzi, może wtedy by chętniej oglądali w kinach. No trudno jest mi powiedzieć. Ja widziałam ten film 2 razy i chętnie bym go zobaczyła 3. Mimo, że ja to wszystko znam i wszystkie sceny, o których pan mówi, ja dokładnie pamiętam. Ale też mam tam parę takich wątków, których nie zrozumiałam do końca. A jestem pewna, że one nie są tam przypadkowe. Ja powiem jeszcze, że mi ten film przypomniał taki film podobnego typu z 2013 roku, Układ zamknięty, i pamiętam do dziś, jak pojawiły się napisy końcowe, siedzieliśmy z Magdą, z moją żoną na sali kinowej i po prostu, no właściwie nie wiedzieliśmy co zrobić, po prostu siedzieliśmy tam oniemiali w tym kinie jeszcze długo. Ja też zresztą teraz też po lokatorce długo siedziałem, wszyscy już wyszli, bo no, ten film... chwyta za gardło po prostu, przechodzi tak, człowiekowi dreszcz. I zbija człowieka w fotel. Tak. A pani Ewo, na koniec, jakby pani mogła poradzić, jaką radę by pani miała dla takich ludzi aktywnych na co dzień, społeczników, którzy walczą z czystym złem? Po pierwsze trzeba się organizować, trzeba znajdować podobnych ludzi, którzy mają podobne problemy. Ja może się pochwalę trochę, ale wiem, że dla wielu osób jestem taką iskierką nadziei, że nie wolno się poddawać. To jest pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy. Nie wolno się poddawać. Wiele osób mi pisze na Facebooku, że właśnie ta moja chęć życia, radość życia, to, że się nie poddawałam i nie poddaję w dalszym ciągu przez tyle lat. Przecież ja mam u komornika około 200 tysięcy złotych w tej chwili długu, który został mi wygenerowany, bo to nie wszystko było, że mnie wygoniono na ulicę, jeszcze trzeba było mi wygenerować długi, żeby mnie jeszcze z tego domku w lesie, w którym mieszkam, też wygoniono. Jakoś udało mi się obronić, a im dalej są te wszystkie wydarzenia, tym mam coraz więcej pewności siebie. No i zresztą te wszystkie fakty, te wszystkie odsłony kolejne tej złodziejskiej reprywatyzacji, bo ja jej nie nazywam dziką, ona była po prostu złodziejska,
no, objawiają nam taką małość tego wszystkiego, to też jak gdyby mnie wzmacnia w tym wszystkim i myślę, że właśnie dzięki swojej postawie wzmacniam innych. I jak słyszę czasami przez telefon, panie, ja już dłużej nie mogę, to ja mówię, możesz, musisz, bo i to też Jola miała właśnie coś takiego, że ona była absolutnie przekonana o tym, że ona nie zawiniła, że to nie jest jej wina. Ona została po prostu okrutnie potraktowana przez państwo, bo tak naprawdę to nas skrzywdziło państwo, bo państwo odpowiada za to bezprawie. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Państwa i moim gościem była dzisiaj pani Ewa Andruszkiewicz, emerytowana dziennikarka, działaczka Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów imienia Jolanty Brzeskiej. Pani Ewo, bardzo dziękuję za rozmowę. No bardzo dziękuję. A z państwem żegna się Rafał Górski. Już za tydzień zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!